To, że w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku Krzysztof Zaleski wdał się w romans ze swoją studentką z warszawskiej szkoły teatralnej, wyjątkowo urodziwą, młodszą od niego o ponad półtorej dekady Joanną Trzepiecińską, mówiła kiedyś cała Polska. Fakt, że mistrz zauroczył się uczennicą, z pewnością nie byłby, zwłaszcza w środowisku artystów, sensacją, gdyby nie to, że Zaleski miał żonę, która nie wyobrażała sobie bez niego życia. Maria Pakulnis, która dziś o romansie nieżyjącego już męża z jej koleżanką po fachu mówi tamta sytuacja, nie kryje, że ani przez moment nie wątpiła w to, że Krzysztof do niej wróci, gdy znudzi się swoją fascynacją. Krzysiek był artystą, który w czasie naszej wspólnej drogi miał swoje fascynacje i to wszystko. Był wolnym człowiekiem, wyznała w książce moja Nitka sugerując, że Joanna Trzepiecińska była w życiu jej ukochanego niczym więcej jak tylko epizodem jednym z wielu. Maria Pakulnis nie kryje, że zmarły 20 października 2008 roku Krzysztof Zalewski był miłością jej życia. Wie też, że ona była dla niego bardzo ważna. To dlatego, choć zdradzał ją, nigdy nie zdecydowała się odejść od niego. Może mu uwierzyłam, że nie umierzeć beze mnie. A potem, może myślałam, że wielu mężczyzn skręca na chwilę w bok. Ale zawsze wracają do gniazda, powiedziała Dorocie Wodeckiej. O ile większość fascynacji męża, aktorka po prostu, jak to się potocznie mówi, brała na przeczekanie. O tyle zauroczenie Krzysztofa Joanną Trzepiecińską potraktowała jako bardzo poważne zagrożenie dla jej rodziny. Nigdy wcześniej aż tak bardzo nie bała się porzucenia. Walka z inną kobietą była jednak dla niej wręcz nie do pomyślenia. A tym bardziej nie do zaakceptowania. Tamta sytuacja nie obaliła mojej wartości w moich oczach. Zawsze nosiłam w sobie dumę i nigdy nie straciłam godności, mówi dziś. Nie widzę sensu, by drążyć te kwestie, bo ani nie czuję urazy, ani nie mam poczucia, że powinnam się zemścić, dodaje. Nie jest tajemnicą, że Maria Pakulnis przeżyła koszmar, gdy jej mąż wyprowadził się z domu i zamieszkał ze swą studentką. Pewnego dnia zaprosiła go na kolację, by porozmawiać o przyszłości. Rozmowa przeciągnęła się do białego rana, a wkrótce potem okazało się, że aktorka jest w ciąży. Gdy Krzysztof Zaleski dowiedział się, że żona, którą zdradza, spodziewa się dziecka, zostawił kochankę i wrócił do gniazda, z którego nie wyfrunął już aż do śmierci. Joanna Trzepiecińska słono zapłaciła za chwilę zapomnienia, bo całe środowisko odsądziło ją od czci i wiary za odbicie męża innej jak torce. Rozstanie z Krzysztofem bardzo przeżyła. Dopiero gdy na jej drodze stanął pisarz Janusz Anderman, za którego wyszła, odżyła. Trzepiecińska po latach przekonała się, jak to jest być zdradzoną. Ojciec jej synów, o czym wiedzieli wszyscy, miał słabość do mocnych trunków i pięknych kobiet, a fakt, że ma za żonę jedną z najatrakcyjniejszych polskich aktorek, nie przeszkadzał mu w szukaniu wrażeń poza domem. Po kilku latach małżeństwa spakował walizki i wyprowadził się do kochanki, zostawiając Joannę samą z synami. Maria Pakulnis dopiero teraz? Piętnaście lat po śmierci Krzysztofa Zaleskiego zdecydowała się opowiedzieć o ich małżeństwie. Na kartach mojej nitki wyznała między innymi, że przysięgając Krzysztofowi do zgonną miłość i wierność, wierzyła, że nic i nikt nie jest w stanie zniszczyć ich uczucia. Weszłam za niego z miłości. Krzysiek zabiegał o mnie, bardzo się starał. Sądziłam, że jeżeli starszy ode mnie o dziewięć lat mężczyzna obdarza mnie tak wielką atencją i proponuje małżeństwo, to znaczy, że przed nami prawdziwy, trwały związek i od teraz przejdziemy razem całe życie, wspominała w wywiadzie, żece życie bardzo szybko zweryfikowało jej marzenia i spojrzenie na małżeństwo z reżyserem. Aktorka nie przewidziała tego, że wierność wcale nie była dla jej ukochanego najważniejsza w ich relacji, musiała się jednak pogodzić z jej brakiem. Żyliśmy w wolnym związku. Ani nie czułam się kontrolowana przez niego, ani nie kontrolowałam, czy Krzysiek ma kogoś, czy nie ma. Mnie to po prostu w ogóle nie obchodziło, wyznała w mojej nitce. Nie zastanawiałam się, czy i ile razy zostałam zdradzona, dodała. Źródła, 1. Książka Maria Pakulnis. Moja nitka. Rozmawia Dorota Wodecka, Wyd. 2023-2. Artykuł Miłość i zdrada w tle. Na żywo 22 października 2023. Wywiadzem. Pakulnis, wiwa. Numer 4/2019-4. Wywiadzem. Pakulnis, pani numer 1/2023.